Tłumy ludzi, wiele atrakcji i piękna pogoda. Tak można podsumować dni gminy Kępno 2013. W miniony weekend obok rodzimych talentów na scenie kępińskiego amfiteatru wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki. Święto miasta zaplanowano na 2 dni. Sobotnie po południu otworzyli podopieczni kępińskiego ośrodka kultury. Zaprezentowały się najlepsze talenty wokalne Kępna. Wystąpili tancerze ze studia tańca retro. Koncertowały też młodzieżowe zespoły muzyczne. Gwiazdą wieczoru był Łukasz Zagrobelny z zespołem. Dla młodego grona słuchaczy muzycznym wydarzeniem okazał się występ Dżamala, który przyciągnął sporą rzeszę fanów. Specjalny program w związku z Nocą Świętojańską wypełniony staropolskimi zwyczajami przygotowało Stowarzyszenie Socjum i Okolice. Niedziela to przede wszystkim czas dla rodziny. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki i młodzież ze szkół gminy Kępno oraz aktorzy zespołu kreacji artystycznej Kępińskiego Ośrodka Kultury. Ruszył też specjalny program dla najmłodszych pod tytułem Przygody kapitana Huka. Nie zabrakło też biesiadnej atmosfery, w którą wprowadził wszystkich Mariusz Kalaga. Tegoroczne Dni Kępna tradycyjnie wypełniła dobra kabaretowa rozrywka. Przed publicznością tym razem wystąpili komicy z kabaretu Nowaki, którzy zabawiali wszystkich znanymi i ulubionymi przez widzów skeczami, wprowadzając ich w znakomity nastrój. Niedzielne popołudnie to także czas dla młodzieży i spotkanie z kępińską grupą Wszyscy na literę N. Niezapomnianym wrażeniem było dla fanów spotkanie z zespołem Blue Café i jego wokalistką o niezwykle interesującej barwie głosu Dominiką Gawędą. Grupa wystąpiła w ramach trasy jubileuszowej na 15-lecie swojego istnienia. Podczas koncertu nie zabrakło największych przebojów zespołu, takich jak Espanol, Do Nieba, Do Piekła czy Dada. Wraz z muzykami na scenie amfiteatru zaprezentowała się grupa taneczna Mystic. Publiczność bawiła się znakomicie, śpiewając razem z wykonawcami, pokazując tym samym, że lubi i zna utwory Blue Café. Dni Kępna można zaliczyć do naprawdę udanych. Jedyne, nad czym warto byłoby się zastanowić przy kolejnej organizacji Święta Miasta, to miejsce odbywania się imprezy. Może warto byłoby, rezygnując z budynku amfiteatru, który mocno ogranicza swoimi miejscami, postawić scenę na wolnej przestrzeni, do której dostęp miałaby większa liczba mieszkańców. Na te przemyślenia jednak organizatorzy mają cały rok.